Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam przekazać moje pomysły na prezenty świąteczne. I teraz bardzo dużo osób nagrywa właśnie filmy z konkretnymi produktami, z konkretną marką, z konkretnym po prostu produktem. A ja chciałabym w tym filmie zrobić takie podsumowanie i podzielić po prostu te prezenty na kategorie. Tak, żebyście nie tylko teraz przed świętami mogli z tej listy skorzystać, ale również kiedy po prostu chcecie komuś coś podarować, czy to z okazji urodzin, imienin, czy tak o po prostu bez okazji. Ten film podzieliłam na dwie części. Pierwsza część to będą pomysły na prezenty dla kobiet, a druga część to będą pomysły na prezenty dla mężczyzn. I każdy z tych prezentów to będzie albo coś, co podarowujemy osobie, którą ledwo znamy i po prostu nie mamy pewności, dlatego decydujemy się na prezent tak zwany bezpieczny i mamy gwarancję, że po prostu ten prezent nie będzie gafą. A drugie prezenty to są takie, które już komuś dajemy, kiedy znamy upodobania danej osoby, kiedy znamy styl i mamy pewność, że po prostu ten prezent będzie strzałem w dziesiątkę. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania filmu. Zaczynamy część pierwszą, czyli pomysły na prezenty dla kobiet. Podzieliłam to na dwie części, ponieważ jeżeli na przykład potrzebujecie tylko pomysłu na prezenty dla kobiet, to po prostu włączacie sobie ten film, a tamten pomijacie. Nie musicie po prostu czekać albo przewijać, kiedy w końcu będą prezenty dla kobiet, bo te mnie na przykład nie interesują. No to zaczynamy od prezentów dla kobiet. Ja przygotowałam sobie taką listę, taką ściągawkę. Tak jak wiecie, ja lubię tworzyć właśnie różnego rodzaju listy, spisywać swoje myśli. I polecam Wam trzymanie takiej listy na Waszym internetowym dysku, ponieważ zawsze macie do niej dostęp. Ja wcześniej trzymałam wszystkie te listy na laptopie, no ale laptopa ze sobą wszędzie nie noszę, natomiast telefon tak. I gdziekolwiek jestem, mam dostęp do internetu i chcę na przykład komuś coś przeczytać, podać jakiś pomysł, to właśnie wchodzę w swój dysk internetowy. I zaczynamy. Pierwszą kategorią, jeżeli chodzi o kobiety, jest to kategoria kosmetyczna. I tutaj podzieliłam sobie to na kilka podpunktów. Wszystko oczywiście będzie Wam się za chwileczkę tutaj wyświetlało, żebyście mogli sobie do tego wrócić. I jeżeli chodzi o kategorię kosmetyczną, to pierwszy podpunkt to są kosmetyki kolorowe. I tutaj bardzo często kupujemy na przykład paletki cieni albo zestawy kosmetyczne, czyli na przykład mamy zestaw tusz plus eyeliner albo paletka cieni plus tusz plus eyeliner, tutaj wybór jest dowolny. I takie, zazwyczaj takie zestawy są już bardzo fajnie zapakowane, także bardzo dobry pomysł. Drugi podpunkt to są kosmetyki pielęgnacyjne. I tutaj również mogą być to gotowe zestawy, na przykład krem na dzień plus krem na noc. Albo szampon do włosów plus odżywka, albo na przykład zestawy z kosmetyczką. Mogą też również być pojedyncze kosmetyki i sami taki zestaw możemy skompletować. Pamiętajmy, żeby jednak, jeżeli już kupujemy takie kosmetyki, to żeby one były dobrej jakości. Ja na przykład używam tylko kosmetyki naturalne, więc zawsze czytam skład. Dlatego kiedy już sami takie kosmetyki komponujemy, taki zestaw, to starajmy się, żeby to na przykład było organiczne masło do ciała albo jakiś olejek do smarowania ciała, jojoba czy olejek ze słodkich migdałów, ale takie, które mają po prostu dobry skład. Kolejny podpunkt są to perfumy i tu już jest to taki prezent, jeżeli bardziej kogoś znamy i wiemy, że ktoś dany zapach lubi. Kolejny podpunkt są to akcesoria i tutaj pędzle do makijażu, jakieś masażery, to mogą być takie rolki masażery, to może być na jakiejś taśmie masażer, na przykład do pleców, różnego rodzaju myjki do ciała, to może być na przykład szczotka z włosia naturalnego do mycia ciała, to może być szczotka do szczotkowania ciała na sucho, to mogą być również przyrządy takie jak prostownica, lokówka, termoloki, dobrej jakości suszarka z wymiennymi głowicami, to może być na przykład zestaw do robienia manicure i pedicure, to może być na przykład zestaw miseczki, miarek, szpatułki i pędzelka do nakładania maseczek. Jeżeli wiecie, że ktoś właśnie potrzebuje taki zestaw, ponieważ jest na przykład zwolennikiem nakładania maseczek, takich nie gotowców, tylko takich, które same mieszamy. I ostatni podpunkt, jeżeli chodzi o kategorię kosmetyczną, są to karnety. Są to karnety na zabiegi, takie jak na przykład manicure, pedicure, oczyszczanie twarzy. To może być również karnet na przykład na masaż, jeżeli wiecie, że ktoś lubi właśnie relaksować się podczas masażu.
to możecie taki karnet mu zafundować. I to była właśnie pierwsza kategoria, kategoria kosmetyczna. Druga kategoria są to ubrania i akcesoria. I tutaj rzeczy bardziej ubraniowe, to mamy szale, apaszki, rękawiczki, czapki lub zestaw. Często są właśnie sprzedawane tutaj też na tym molu, w którym ja pracuję tutaj w Kanadzie. Bardzo popularne są zestawy kaszmirowe, właśnie pięknie zapakowana czapka, rękawiczki i szal. Także myślę, że jeżeli ktoś jest zmarzluchem, to też taki komplet mu się przyda. Ale starajmy się wybrać albo taki kolor, który dana osoba lubi, albo kolor jak najbardziej uniwersalny, na przykład taki ładny gołębi szary albo czarny. Następnie mamy komplet bielizny. Tutaj jeżeli również znamy rozmiar miseczki, rozmiar bielizny, to możemy kupić piękną koronkową bieliznę, też bardzo ładnie zapakowaną. To może być jakaś fajna piżama. To nie musi być piżama, wiecie, taka seksowna, ale to może być piżama taka śmieszna. Ja na przykład kilka lat temu dostałam od swoich rodziców piżamę w krówkę. Mam spodenki z włatym oraz koszulkę z narysowaną krową na księżycu i napis Over the Moon. Także bardzo fajna piżama, do tej pory ją mam. To może być również t-shirt z logiem zespołu muzycznego, który dana osoba słucha, albo bluza z takim logiem. To może być również właśnie t-shirt z napisem, nie wiem, najlepsza mama na świecie, najlepszy tata, najlepsza przyjaciółka. Takie, wiecie, śmieszne t-shirty, w których zazwyczaj ktoś może chodzić właśnie po domu, kiedy się relaksuje. To mogą być również inne ubrania, tylko tutaj te inne ubrania, to już jeżeli naprawdę kogoś dobrze znamy, wiemy, że ktoś na przykład lubi nosić sweterki rozpinane, nosi rozmiar ten i ten i kolor ten i ten. Natomiast jeśli chodzi o taki t-shirt, to zazwyczaj taka osoba po prostu nosi go w domu z takim fajnym napisem. Tutaj już jakby nie musimy się aż tak bardzo o to martwić. Kolejny podpunkt, jeżeli chodzi o tą kategorię, to są właśnie akcesoria. I tutaj na przykład torebka, portfel i zawieszka brelok. I tutaj też raczej już, jeżeli kogoś bardziej znamy, to portfel, torebka, a zawieszka brelok, to teraz bardzo popularne są na przykład takie zawieszki puszki. Bardzo fajne, milutkie, sama mam taką zawieszkę. I też jeżeli kogoś niezbyt dobrze znamy, to myślę, że jak kupimy jakąś ładną zawieszkę, to też to będzie w porządku prezent. I kolejna podkategoria to jest biżuteria. To mamy na przykład kulczyki, bransoletki, naszyjniki. Jeżeli ktoś nosi bransoletkę, na przykład Pandorę, to możemy dokupić charmsy, może być to broszka, ale też to może być zestaw biżuterii, takie kompletne sety, na przykład kolczyki plus naszyjnik plus bransoletka plus pierścionek i taki bardzo ładny komplet możemy komuś podarować. I ostatni podpunkt to jest karta podarunkowa. I to zarówno karta podarunkowa do sklepu jubilerskiego, jak i karta podarunkowa do jakiegoś sklepu z odzieżą, jeżeli wiemy, że na przykład ktoś się lubi ubierać w jakimś konkretnym sklepie. Kolejna kategoria związana z kulturą. I tutaj pierwszy podpunkt to są różnego rodzaju bilety. Bilety do kina, bilety do teatru, opery, filharmonii lub na jakiś koncert do wyboru. Kolejny podpunkt to są płyty muzyczne. Jeżeli wiemy, że ktoś lubi słuchać dany rodzaj muzyki, to taką płytę możemy komuś zasponsorować. Albo na przykład, jeżeli ktoś zbiera dane płyty, lubi bardzo jakiś zespół i kompletuje, to możemy kupić najnowszą płytę danego zespołu. Jeżeli ta osoba oczywiście jeszcze jej nie ma. Kolejny podpunkt to są płyty z filmami. Tutaj również, jeżeli na przykład wydawana jest saga jakiegoś filmu, na przykład chociażby Gwiezdnych Wojen i wiecie, że ktoś te filmy lubi oglądać, to możecie mu cały komplet takiej właśnie sagi zakupić. To samo się tyczy czy książek. Jeżeli wiemy, że ktoś bardzo lubi czytać książki danego autora i nie ma jakiejś konkretnej pozycji, taką książkę możemy zakupić. I dla kobiet polecam mniej więcej książki, po pierwsze o stylu życia, na przykład Lekcje Madame Chic, W domu Madame Chic, książki o zdrowiu, na przykład o mieszankach ziół, o aromaterapii, książki o pielęgnacji ciała, na przykład o domowym spa, książki o nauce makijażu, bardzo dużo youtuberek teraz nagrywa, pisze właśnie książki na temat makijażu, także na czasie, książki na temat nauki języków obcych, o ekosprzątaniu, o domowych środkach czystości lub o modzie. To myślę, że to są takie typowo kobiece tematy. Kolejna kategoria to są akcesoria i tutaj chodzi mi o akcesoria takie właśnie jak do telefonów, jakieś pokrowce na smartfony, karty pamięci, pendrive'y, tego nigdy nie za mało, bo jeżeli ktoś nagrywa filmy, to na pewno kolejna karta pamięci mu się przyda.
To mogą być inne akcesoria, jeżeli wiemy, że ktoś na przykład potrzebuje statyw do aparatu albo jakąś lampę. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Kolejna akcesoria to są rzeczy do domu. I tutaj pierwszy podpunkt to są ozdoby. Jeżeli znamy styl danej osoby, znamy styl, w jakim ona urządza dany dom, to możemy dokupić właśnie jakąś ozdobę w danym stylu. Na przykład ramki na zdjęcia. To może być komplet pościeli, zestaw ręczników albo jakiś puszysty, mięciutki koc ozdobny, też jakoś fajnie zapakowany, zawinięty wstążką. To mogą być również albumy na zdjęcia, olejki eteryczne i świece zapachowe, to kolejny podpunkt. I tutaj też starajmy się, żeby jednak te olejki i te świece to były z jakimiś certyfikatami, które po prostu nie będą tak chemiczne, że nam zaszkodzą. Ja polecam olejki eteryczne z firmy Nau, tylko to jest firma amerykańska, więc nie wiem, czy ona jest dostępna w Polsce konkretnie, ale jest wiele firm właśnie olejków eterycznych, które posiadają jakieś specjalne certyfikaty. Teraz tak naprawdę bardzo dużo firm właśnie ekologicznych na polskim rynku, także myślę, że znajdziecie olejki eteryczne również w Polsce, które mają naprawdę bardzo dobry skład. Ja na przykład polecam olejki eukaliptusowe, które bardzo dobrze działa, jeżeli mamy problem z zatokami albo akurat boli nas gardło. Polecam również olejki, jeżeli ktoś ma troszeczkę problemy, że tak powiem, dużo stresu i tak dalej, to polecam olejek lawendowy, naprawdę świetnie działa. Polecam Wam w ogóle zainteresować się tym tematem, na temat olejków eterycznych oraz ich działania. Nie tylko jeżeli chodzi o odświeżanie powietrza, ale takiego bardziej właśnie medycznego, nagram Wam później. Kolejny podpunkt są to zestawy takich domowych, na przykład filiżanek. Jeżeli wiecie, że ktoś lubi pić z filiżanek, możecie kupić mu zestaw dwóch takich filiżanek, bardzo ozdobnych, ceramicznych, na jakimś ładnym, ozdobnym spodku. Albo mogą być to kubki. Kubki takie z śmiesznymi napisami, najlepszy szef na świecie albo najlepszy szwagier na świecie. Mogą być to kubki, które przypominają jakieś zwierzęta. Ja na przykład dostałam kubek, który stoi na krowich cycusiach, który pasuje właśnie do mojej piżamy w łaty krowie. Także bardzo fajny pomysł. I ostatni podpunkt już dla kobiet to są ostatnia kategoria, są to pyszności. I tutaj na przykład zestaw kawy lub herbaty. Jeżeli wiecie, że ktoś ma w domu na przykład ekspres do kawy, to możecie kupić kawę we wszystkich smakach danej firmy. Możecie kupić jakieś dobrej jakości herbaty sypane, również ładnie zapakowane. Może być to również alkohol. Czasem on jest sprzedawany w zestawie na przykład z korkociągiem albo z jakimiś szklankami, nie z filiżankami, tylko z kieliszkami, także taki zestaw właśnie alkohol plus dodatek możecie zakupić. I ostatni to są słodycze, bombonierki, czekolady dobrej jakości, wiecie, typu Ferrero Rocher czy Merci, także takich lepszych firm, i kosze dobroci, czyli to jest taka mieszanka właśnie, na przykład alkohol plus herbata plus słodycze. Często takie kosze dobroci możemy znaleźć w hipermarketach, takie gotowce z naklejką, w jakiej cenie dany kosz jest, i taki właśnie koszyk również możecie zakupić, jeżeli nie macie pomysłu na prezent świąteczny. I tutaj jeszcze Wam tylko zapomniałam dodać, teraz tak patrzę na kapcie i tak mi się przypomniało, że przecież kolejnym takim podpunktem właśnie do kategorii ubrań i akcesorii mogą być kapcie, i mogą być to zarówno kapcie, które wyglądają jak zwierzaki, czyli kapcie na przykład pieski, kotki, kaczuchy i tak dalej, ale to mogą być też takie kapcie zimowe, wiecie, takie skarpety zimowe, długie, w środku z puszkiem, ładne, ozdobne, pod spodem na przykład z taką specjalną gumą czy takimi kropeczkami, żeby się nie ślizgać w tych kapciach. I takie kapcie naprawdę na zimę po kąpieli to jest coś wspaniałego, czy też właśnie jakieś śmieszne, fajne kapciuchy, renifery ze świecącym się nosem, tych kapci jest teraz mnóstwo, także kolejny taki szybciutko podpunkt do kategorii ubrań. To by było na tyle, dajcie kciuki, jeżeli ten film Wam się podobał, i już teraz zapraszam Was do oglądania drugiej części, w której będę mówić o prezentach dla mężczyzn. Na razie!